Pani, w pierwszym odcinku po przerwie wakacyjnej w magazynie Cała Prawda o Futbolu. Dzisiejsze wydanie poświęcimy, jak zawsze, na początku Saltek z czwartej lidze opolskiej. A moim i Państwa gościem jest były trener Czarnych Odmów, pan Tomasz Rak, no a także nasz ekspert od czwartej ligi. Witamy, panie trenerze. Witam serdecznie. Marcin Gadd, kłaniam się nisko. Już za 6 dni startuje nowy sezon Saltek z czwartej ligi opolskiej, dlatego to odpowiedni moment, aby bliżej przyjrzeć się zespołom, które będą rywalizowały w tym sezonie, w tych rozgrywkach. Rozpoczniemy od drużyn o najwyższe cele. No i właśnie, jak co sezon, te aspiracje w wielu zespołach są wysokie. W tym sezonie można powiedzieć, że nawet 7-8 drużyn powinno się bić o miejsca 1-3, no ale jak już niemal co sezon się przekonujemy, że no jednak wychodzi jak zawsze, 3-4 zespoły walczą tak naprawdę o te 3 miejsca. No i właśnie, jak będzie w tym sezonie? Jak pan to ocenia? Będzie większa grupa zespołów biła się o miejsce 1-3, czy jednak stały zestaw, czyli AZS Piotrówka, Polonia Głubczyce, Mała Panna, Ozimek, no i być może w tym sezonie AZS Starowice Dolne. Znaczy, to z tych czterech zespołów, co wymieniłeś, nie dawałbym do grona faworytów drużyny z Piotrówki. Dużo zmian, z tego co tam widziałem, chyba połowę kadry zostało zmienione i dużo młodzieżowców, więc po spadku z trzeciej ligi tym razem może być im ciężko, tak jest moje zdanie, a w gronie faworytów, no to na pewno Głubczyce, Ozimek i Starowice. I tutaj bym jeszcze Beniaminka dorzucił z Fornicy Czarnowąskiej. No właśnie tutaj taka opinia krąży, tak mówiąc kolokwialnie, na mieście, że Polonia Głubczyce nie będzie faworytem, ale ja uważam, że będzie, pomimo iż odszedł podstawowy bramkarz, no to jednak reszta kadry została zachowana na czele z najlepszym napastnikiem, a także królem strzelców Łukaszem Bawołem. Tak więc ten zespół nadal może się liczyć, może być stroną dominującą w tej lidze. Pan powiedział, że Piotrówki by pan nie dawał właśnie w gronie faworytów. No ja powiem tak, no wymiana połowy kadry, okej, zgodzę się, no ale jest Teixeira Chiniama, król strzelców w barwach Legii Warszawa, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 2005 rok. Tak więc myślę, że to będzie jakieś uatrakcyjnienie tych rozgrywek, no bo pewnie wielu kibiców, szczególnie drużyn przeciwnych, będą przychodziły na tego zawodnika, będą chciały zobaczyć tego piłkarza nawet na poziomie czwartoligowym. Zajmiemy się teraz zespołami, które mogą powalczyć o utrzymanie. Wprawdzie no te zespoły nieco słabsze w tamtym sezonie pożegnały się z czwartą ligą opolską. Jednak jeśli miałby pan typować drużyny, które mogą być zamieszane w walkę o utrzymanie, to kogo by wam wskazał? No te, które walczyły do końca i cudem uniknęły degradacji, na pewno AZS Kub, bo widzimy też z relacji Trybuny Opolskiej, nowej Trybuny Opolskiej, że skład nie został wzmocniony, jakieś tam problemy kadrowe. Tor Dobrzeń również może mieć te problemy, z jakimi się borykał wiosną. Zawsze to przygotowanie, to zimowe i ta wiosna dużo się przekłada na jesień w nowych rozgrywkach. Także te dwa zespoły, a czy jeszcze ktoś tam już dołączy, to jest mi teraz ciężko powiedzieć. No ja właśnie tutaj też typuję AZS Kub, Tor Dobrzeń Wielki, ale także uważam, że Start Namysłów może mieć problemy jednak z utrzymaniem. Nowy trener, ta kadra nie została nie wiadomo jak wzmocniona, tak więc bodajże tylko dwóch albo trzech zawodników doszło do startu Namysłów. Tak więc wydaje mi się, że mimo solidnej tradycji, takiej historii tego klubu, no to jednak oni ponownie będą walczyć o utrzymanie, ale także wskazałbym AZS Agroflot Głuszyna, ponieważ no to jest zespół, który
No jeśli się nie mylę, no to jest nowicjusz na poziomie czwartej ligi i no jednak ten przeskok z klasy okręgowej do czwartej ligi może się okazać zbyt wysoki i tutaj Głuszyna może walczyć no, o utrzymanie. Jak już pokazał poprzedni sezon, Beniaminkowie wcale nie muszą się bić o utrzymanie, a zespoły, które są w tej lidze już wiele, wiele lat, muszą uznawać wyższość nowych drużyn. Dlatego zapytam się, kto z tegorocznych Beniaminków może sprawić największą niespodziankę i zająć miejsce powyżej oczekiwań. No, zaczniemy tutaj od wspomnianej przez siebie Głuszynie. Akurat tutaj mam trochę inne zdanie. Wywalczyli mistrza w pierwszej grupie okręgówki. Grupa na pewno jest mocniejsza niż tutaj nasza, ta południowa. Druga grupa, gdzie awansowała Polonia, Nysa i KS Krapkowice. I moim zdaniem Głuszyna spokojnie sobie poradzi i da sobie to utrzymanie, a może być nawet tam w górnej półce czy w czołówce. Polonia Nysa. No Beniaminek, na papierze fajnie, nazwiska też ciekawe jak na nasz rejon, ale mówię, to jest czwarta liga i czy ta jakość i te indywidualności stworzą ten kolektyw na pewno na dużo silniejszą ligę niż okręgówka, no to się okaże. Stać ich na wszystko, na wygranie z każdym, ale tak samo i też na zawód, czyli przegranie z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. To, które miejsce będzie zajmować, no to jest wielka niewiadoma. Czy górna połówka tabeli, czy dolna. KS Krapkowice, no solidny zespół, ale no bardziej chyba dołowanie. Tak jest moje zdanie, bo widziałem po transferach, że wzmocnień jako takich większych nie było. Utrzymana kadra, też chyba kilku chłopaków, nie wiem czy na korzyść, czy na niekorzyść tej drużyny odeszło. Więc tutaj chyba takiego zaskoczenia nie będzie. A to co powiedziałem w pierwszej części, że Stolnica, Czarnowąsy, ograne nazwiska na poziomie drugo-trzecioligowym. No tam drugie miejsce zajęli, Głuszyna ich wyprzedziła, ale doświadczona drużyna i powinna ona największą niespodziankę zrobić i tam walczyć o pierwszą czwórkę, piątkę. Ja właśnie mam takie same zdanie jak pan, że tutaj Spódnica Czarnobący będzie walczyć, albo inaczej, na pewno sprawi dużą niespodziankę, ponieważ po tym spadku do klasy okręgowej większość kadry została utrzymana. Teraz, jak wiemy, są wzmocnienia, doświadczony Dominik Franek z Małej Panwi Ozimek, także trzech zawodników z Wiktorii Chruścice, Igor Hodanowicz, Marcin Rogowski, Damian Filla, tak więc wydaje się, że ci zawodnicy mogą dodać troszeczkę jakości tej drużynie. No i jednak możemy być świadkami tego, że tutaj Spornica Czarnobący może troszeczkę nieoczekiwanie, ale włączy się awans i ponowny powrót do trzeciej ligi. Do końca okienka transferowego pozostał jeszcze miesiąc, jednak na tu i teraz, który zespół według pana się najsolidniej wzmocnił? No akurat tak nie śledzę okienka transferowego dokładnie, ale tu z lokalnego podwórka ciekawe transfery zrobiła Polonia Nysa. Co do innych zespołów, no to kadry zostały utrzymane, nie wiem, jednostkowe jakieś zmiany. Tutaj wcześniej, żeśmy rozmawiali przed wejściem antenowym, mówię, że Chemik sporo rozszedł i na plus. Akurat tego dokładnie nie wiem i nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale generalnie dla mnie to Polonia Nysa na tą chwilę. Fajne nazwiska, ciekawy zespół. Jakościowo tutaj chociażby, że przeszedł Rafał Bobiński z Otmochowa, Dawid Popardowski jako bramkarz chce powrócić, z Paczkowa Kasper Hejdak, Kasper Kuglarz powrót z Kluczborka. No i jest jeszcze kwestia Tomka Robaka. Nie wiadomo jak z tymi Ząbkowicami do końca wyjdzie.
Według moich informacji transfer jest już potwierdzony. Mam takie informacje nie z mediów innych, ale od prywatnych osób, które pracują przy tym transferze, albo inaczej może nie pracują, ale dużo wiedzą, więc z moich informacji ten transfer jest już może nieoficjalnie potwierdzony, ale jest już niemal pewny. No to na pewno spore wzmocnienie, tylko że to jest kolejny piłkarz środka pola i z tego co orientuję się w tamtej drużynie jest sporo zawodników, także rywalizacja w tej części boiska będzie duża. Tutaj właśnie w Polonii brakuje takiej klasycznej dziewiątki, więc być może pan Wanda zrobi taką niską tiki-takę i tutaj będziemy oglądali zespół, który gra bez napastnika i sobie radzi. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio. Jeśli chodzi o takiego króla okienka transferowego, no to właśnie Polonianysa, Bobiński, Hejdak, no dwaj znakomici zawodnicy Sparty Paczków. Kacper tutaj, można powiedzieć, szef defensywy Sparty w ubiegłym sezonie, Rafał Bobiński, no to jednak szerw środka pola. No a tak jak mówiłem, Tomek Robak to też jest zawodnik, który potrafi zdziałać coś w środku, na pewno na plus, fajny ofensywny piłkarz, no i Chemik Kędzierzyn-Koźle, Bartek Sikora, Piotrek Szczudrawa, Paweł Nowak i bracia Krause, Piotr i Jacek, właśnie też od prywatnych osób wiem, że to powinno wystarczyć na to, aby Chemik powalczył o coś więcej niż tylko środek tabeli, a na pewno też trener Łukasz Rogacewicz dołoży swoją cegiełkę, bo jak już zapowiedział po zakończonym sezonie, będzie chciał zostać i zbudować z tego zespołu mocny Chemik, poparty świetną grupą kibicowską, która jeździ na niemal każde spotkanie. Jak już wspomniałem na samym początku, za 6 dni pierwsza kolejka Saltex 4 Ligi Opolskiej. Oto rozkład jazdy na tą serię gier. LZS Starowice Tor Dobrzeń Wielki, Porawi Większyce, LZS Kup, LZS Agroplon Głuszyna Pogoń Prudnik, KS Krapkowice OKS Olesno, MKS Gogolin, LZS Piotrówka, Skalnik Gracze Spornica Czarnowąsy, Polonianysa Star Namysłów, KS Krasiejów, Polonia Głubczyca i Chemik Kędzierzyn-Koźle, Mała Panów Ozimek. W momencie nagrywania tego magazynu nie mam jeszcze ostatecznego potwierdzenia, czy na pewno wszystkie mecze odbędą się 6 sierpnia w sobotę, ale prawdopodobnie tak będzie. Początek tych spotkań o godzinie 17. Jedynym wyjątkiem jest starcie Polonii Nysa ze startem Namysłów. To spotkanie odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 18. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że na tym spotkaniu się pojawię, a po meczu porozmawiam z trenerami obu drużyn. Będziemy kończyli dzisiejsze wydanie magazynu. Moim i Państwa gościem był pan Tomasz Harak, były trener Czarnych Odmuchów, a także nasz ekspert od czwartej ligi. Dziękuję za uwagę. Marcin Gat, do usłyszenia.